Dzień dobry Państwu. Gościem porannej kawy w kawiarni hotelu Cold jest dzisiaj pan Tomasz Gromala, wójt elekt gminy Lipnica Murowana. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. Wygrał pan w pierwszej turze z urzędującym Tadeuszem Klimkiem. Wcześniej był pan radnym. W poprzedniej kadencji był pan też wiceprzewodniczącym rady gminy. Spodziewał się pan tak szybkiego zwycięstwa, tak łatwego zwycięstwa, jak się wydaje? No nie spodziewałem się. No nie wiem, czy to było łatwe zwycięstwo, ale na pewno niespodzianką było zwycięstwo w pierwszej turze. Nastawialiśmy się oczywiście na walkę, bo decydując się na powołanie komitetu oraz desygnowanie kandydata na wójta gminy, liczyliśmy, że uda nam się wygrać. Ale nastawialiśmy się na wejście do drugiej tury, tak więc ten wynik jest na pewno zaskoczeniem, choć miłym zaskoczeniem. No i cieszymy się, że mieszkańcy tak zadecydowali. Zaskoczeniem jest też pana wynik pana komitetu do rady gminy, ponieważ wprowadziliście 12 na 15 radnych do gminy. No ten wynik rady gminy pokazuje, że wynik wójta nie jest wynikiem przypadkowym, że cały komitet odniósł sukces. No jest to dosyć spektakularne. 12 radnych, to nie przypominam sobie, żeby była taka duża siła po stronie wójta w poprzednich kadencjach kiedykolwiek. No jest to, mam nadzieję, gwarancja spokoju, stabilizacji i tego, co zakładaliśmy w programie naszym wyborczym, dobrej współpracy na linii wójt, rada gminy. Gwarancja spokoju, stabilizacji, a zarazem pewne zagrożenie. Myślę, że opozycja będzie podnosiła argument, że macie władzę absolutną, możecie robić, co chcecie. To znaczy nie wiem, czy w tej sytuacji można mówić o jakiejś opozycji. Ja myślę, że w tej chwili w radzie gminy jest 15 radnych, i tutaj nie będzie jakiegoś podziału na opozycję i koalicję. Uda się w jakiś sposób tak skonsolidować radę, że będziemy wspólnie realizować pewne cele i myślę, że nie będzie tutaj jakichś zgrzytów. Wśród radnych z drugiego obozu jest pani Maria Pałka, która była poprzednią przewodniczącą rady. Wiemy, że wokół jej wiceprzewodniczącą rady. Wiemy, że wokół jej osoby były pewne zawirowania. Czy współpracę z tą panią wyobraża pan sobie jakoś twórczo? Pójdą w niepamięć te wszystkie spory z tamtych lat poprzednich? No, trzeba popatrzeć, że pani Maria zdecydowanie zwyciężyła w swoim okręgu wyborczym. Miejscowość Borówna postawiła na panią Marię, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć sobie miłej współpracy, szczególnie dla dobra miejscowości pani Marii, o którą tą miejscowość na pewno będzie szczególnie zabiegała. Mam nadzieję, że te wybory 21 listopada stawiają jakąś granicę pomiędzy tą kadencją, która przed nami, a tą, która była. I myślę, że to, co było niemiłe, co było niedobre, należy zapomnieć i patrzeć optymistycznie do przodu. 4 lata temu Tadeusz Klimek wygrał z wójtem poprzedniej jeszcze kadencji Jerzym Pisiem. Było to też dość zaskakujące, ponieważ przynajmniej nas, dziennikarzy z Bochni, zaskoczył taki stan rzeczy, bo nie spodziewaliśmy się, że może dojść do zmiany władzy w Lipnicy. Tymczasem doszło do tej zmiany, teraz doszło po raz wtóry. Chciałbym, żeby pan może odniósł się do kadencji pana Jerzego Pisia, do kadencji pana Tadeusza Klimka. Co pan widzi w tych kadencjach dobrego, co widzi pan złego? To znaczy, o ile w tej kadencji brałem udział czynny w pracach samorządu jako radny, jako wiceprzewodniczący, o tyle kadencję pana Pisia obserwowałem tylko z punktu widzenia mieszkańca. Ale to, co na pewno różniło te dwie kadencje, to w jakiś sposób podejście do wielu zagadnień. Kadencja pana Pisia była określona kadencją, która przyniosła wiele sukcesów w postaci kanalizacji, czy to wybudowanych sal gimnastycznych, ale też przez wiele osób była postrzegana jako taka kadencja może zbyt spokojna, mało dynamiczna. Natomiast no, ta dynamika w działalności pana Klimka była zauważalna, tylko uważam, że nie zawsze była ta energia pożytkowana na te rzeczywiście najważniejsze cele, które były wytyczone na początku tejże kadencji. Wiele planów, wiele zamierzeń i tak naprawdę niewiele udało się zrealizować. A co pana zdaniem zaważyło o tym? Trudno powiedzieć, bo przecież początek kadencji to także przewaga w Radzie Gminy dosyć zdecydowana, bo 9-6 na korzyść pana Klimka, więc wszystko wskazywało na to, że
ta kadencja będzie kadencją sukcesu, że wszelkie założenia, plany, pomysły będą realizowane bez jakichś większych problemów, mimo licznej opozycji. No później pewne różnice w kwestii realizacji programu wyborczego oraz jakieś problemy na relacji wójt-rada gminy no spowodowały, że no te inne czynniki poza powiedzmy tymi głównymi, które powinny przyświecać działalności rady i wójta, no zadecydowały, że w jakiś sposób no, byliśmy bardziej kojarzeni z konfliktami, z nieporozumieniami niż z merytoryczną pracą. Mhm. Państwo jako rada, to zawsze wójt na to zwraca. To znaczy, ja tutaj mówię, relacje rada, wójt, bo stosunki między radnymi to jest inna sprawa, a pomiędzy całą radą a wójtem to też inna sprawa. Mhm. Czy z pomysłów wójta Tadeusza Klimka, no ja pamiętam, że mówił wójt Tadeusz Klimek na początku kadencji o zbiorniku retencyjnym i o wykorzystaniu tegoż zbiornika na zalew. Miałby być on umiejscowiony w Rejbrocie. Mówił o wyciągu narciarskim, mówił o kawiarenkach na rynku w Lipnicy. Prawdopodobnie też miał na myśli upiększenie tego rynku. Była też mowa o odzyskaniu budynku starościńskiego na rzecz Urzędu Gminy. To znaczy tak, tych pomysłów bardzo dużo było, ale w czasie, kiedy powiedzmy orientowaliśmy się, jakie są możliwości realizacji tych przedsięwzięć, to albo okazywało się, że gminę po prostu nie stać, tak jak chociażby na wykup dworku starościńskiego, czy też możliwości realizacji takiego przedsięwzięcia jak budowa zbiornika retencyjnego nie leżą już tylko i wyłącznie w kompetencjach gminy. Oczywiście takie zadanie jak budowa zbiornika retencyjnego, jak w ogóle realizacja koncepcji przeciwpowodziowej jest zadaniem, które na pewno należy kontynuować, ale też trzeba zauważyć, że nie jest to zadanie, które w jakiś sposób zapoczątkował tylko i wyłącznie pan wójt Klimek, bo jest to sprawa, która można powiedzieć jest bardzo wnikliwie rozpatrywana od 1997 roku, czyli od poprzedniej dużej powodzi i to jest problem, który dotyczy nie tylko Lipnicy Morwanej, ale i poszczególnych gmin i miejscowości, które leżą, są położone wzdłuż rzeki Uszwicy. Tak jak chociażby właśnie miejscowość Uszew, która jest notorycznie zalewana przez wody Uszwicy. Więc myślę, że ta koncepcja w jakiś sposób będzie postępowała do przodu, będzie wdrażana i taki zbiornik powstanie. Oczywiście są różne dylematy, czy to będzie zbiornik suchy, czy to będzie zbiornik mokry, który będzie mógł być wykorzystywany dla celów rekreacyjnych. No ale mam nadzieję, że w niedługim czasie będę mógł zapoznać się szczegółowo z tą koncepcją, która jest opracowana przez dwa powiaty, przez kilka gmin. No i mam nadzieję, że wspólnie z samorządowcami będziemy dalej robić wszelkie starania, aby tą koncepcję dla bezpieczeństwa naszych miejscowości, naszych mieszkańców i naszych dóbr, chociażby takich jak kościółek Leonarda wpisany na listę UNESCO, który także jest zagrożony przez wody Uszwicy. No, dlatego wszystkiego będziemy realizować tą koncepcję przez najbliższe lata. Po przerwie porozmawiamy o innych sprawach Lipnicy Murowanej. Wracamy po przerwie. Panie Tomaszu, wójt Tadeusz Klimek czynił też starania o to, aby Lipnica Murowana miała obwodnicę. Wiadomo, że przez Lipnicę przebiega droga wojewódzka. Pamiętam kiedyś podczas konkursu Palm w Lipnicy w Niedzielę Palmową była mowa na temat tego, że obwodnica powstanie. Był tam wtedy, o ile pamiętam, wicemarszałek Roman Ciepiela. No mamy rok 2010 i na razie nie wiadomo, co w tej sprawie. To znaczy nie wiem, czy to była taka deklaracja, że obwodnica powstanie, natomiast pewne zabiegi, starania były czynione. Podczas tej kadencji przedstawiono nam uchwałę i umowę, jaką uchwałę, na podstawie której można byłoby zawrzeć umowę z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą opracowania koncepcji obwodnicy miejscowości Lipnica Murowana. No, ta koncepcja miała być dosyć kosztowna, cena to 200 tysięcy złotych, wkład własny gminy miało być to 100 tysięcy złotych. No, Rada Gminy nie zdecydowała się przeznaczyć środków na tąże koncepcję. O, jeśli się nie mylę, to był to rok 2009, ale nie jestem pewien, ale to chyba 2009 rok. Natomiast no jest to sprawa, która ma swoich zwolenników i ma swoich przeciwników. Mieszkańcy, którzy mieszkają wzdłuż właśnie tej drogi wojewódzkiej, szczególnie w rynku, wnioskują o to, aby taka obwodnica powstała. Natomiast
Ci, którzy mieszkają w terenach, przez które ta obwodnica miałaby przebiegać, no nie są zadowoleni. Wiem, że były pewne protesty, były składane pisma do Urzędu Gminy dotyczące może przeniesienia tej obwodnicy w inne miejsce, może przesunięcia. Zobaczymy. Jesteśmy w trakcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. No, jak ta koncepcja będzie tutaj zaplanowana, pewne prace zostały poczynione. Nie znam szczegółów opracowywania tego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast myślę, że należy poddać otwartej konsultacji społecznej z mieszkańcami ten pomysł, czy rzeczywiście warto iść w tą obwodnicę, czy może jakiś inny pomysł tutaj realizować. Wiemy, że koszty takiej obwodnicy są naprawdę duże i patrząc po takich miejscowościach jak Łapczyca, gdzie mieszkańcy oczekują od wielu, wielu lat, a problem na pewno jest większy i nie dochodzi do realizacji takiego ważnego zadania, to też wydaje mi się, że Lipnica, jeśli nawet bardzo by chciała, to w najbliższych kilku latach nie ma szans na to, aby ta obwodnica powstała. A co z przedszkolem? Tutaj też wójt Tadeusz Klimek zabiegał o to, aby przedszkole powstało. Rozumiem, że to jest taka potrzeba wasza nagląca. Tak, to jest potrzeba, która też wykracza poza kadencję tą mijającą i pana Klimka. To jest potrzeba, która od wielu, wielu lat jest w sferze oczekiwań, marzeń. Niedostosowanie kuchni i jadalni w obecnym przedszkolu oraz zbyt mała liczba pomieszczeń, no i nawet te warunki, no, które nie są nowoczesne w obecnym przedszkolu, powodują, że kadencja pana Klimka to było opracowanie dokumentacji na przedszkole, starania o środki unijne, niestety starania zakończone niepowodzeniem. Szacowany koszt budowy przedszkola to było 4 200 000. Niestety gminy na tą chwilę nie stać na to, aby tą inwestycję realizować ze środków własnych. Ponadto w międzyczasie jeszcze został wyłączony z użytkowania budynek gimnazjum, więc młodzież gimnazjalna uczy się w jednym budynku razem z uczniami szkoły podstawowej. Dlatego no, to są problemy, przed którymi no, będziemy stawać i którymi musimy się uporać, czyli budowa przedszkola oraz budowa gimnazjum. No i tutaj szczególna troska o zewnętrzne środki, które umożliwią nam realizację tej inwestycji. Tak więc no, tu musimy skupić swoją uwagę i wszelkie możliwe starania, aby te środki pozyskać. Była też mowa o tym, pamiętam, przed kilkoma laty przy okazji tych zawirowań w Radzie Gminy, że gmina straciła okazję na pieniądze na odnowę centrum miejscowości. Jak rozumiem, ta szansa jest do odpracowania, można z innego jakiegoś źródła takie pieniądze uzyskać. To znaczy nawet w ciągu tej kadencji dwukrotnie projekt rewaloryzacji niestety nie przeszedł. Tak, była taka sugestia, szczególnie te ostatnie starania, że to problem Rady Gminy, że Rada Gminy nie dopilnowała pewnych działań, że nie podjęła stosownej uchwały, że nie było załączników inwestycyjnych. No, moglibyśmy polemizować, musielibyśmy wrócić do całej historii tego konfliktu samorządowego na linii Rada-Wójt, do wszelkich starań. Ja myślę, że mieszkańcy naszej gminy są już dosyć zmęczeni tą historią tego konfliktu. Ja tylko powiem tyle, że Rada Gminy co mogła, zrobiła w tej sprawie. Po podpisaniu porozumienia natychmiast zostały podjęte stosowne uchwały. No, projekt został wciągnięty na listę rezerwową. Też będę musiał się zorientować w Urzędzie Marszałkowskim, czy z MRPO, czy będzie możliwość jeszcze pozyskania takich środków, choć powiedzmy pewne zadania, które były planowane w tym projekcie, zostały wykonane, jak chociażby uliczka od rynku do kościółka świętego Leonarda. Więc no, zobaczymy, czy jeszcze są jakieś szanse na to, aby pewne środki jeszcze z tej, w ramach tej listy rezerwowej uzyskać. No, są gminy, które skorzystały z takich pieniędzy ewidentnie, na przykład gmina Szczurowa modernizuje 8 centrów miejscowości jednocześnie i z MRPO i z PROW-u, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Panie redaktorze, wiele miejscowości skorzystało. No, my mieliśmy troszeczkę pod górkę z tymi środkami unijnymi. To, ta kadencja to taki okres troszkę straconej szansy w przypadku Lipnicy Murowanej. Mam nadzieję, że pewne zaległości uda nam się nadrobić. Po przerwie porozmawiamy o tym, co pan wójt elekt chciałby robić w najbliższej kadencji, czyli przez najbliższe 4 lata. Witamy po przerwie. Panie Tomaszu, mówię jeszcze po imieniu panie Tomaszu, ponieważ jest pan wójtem elektem, zaprzysiężenie będzie prawdopodobnie dopiero
około połowy grudnia, na pewno pewnie przed świętami Bożego Narodzenia. Pan wójt Jerzy Piś mówił nawet w rozmowie ze mną, kiedy go zapytałem, gdy Zakliczyn odzyskał prawa miejskie, czy i Lipnica nie mogłaby poczynić starań o odzyskanie takichże praw miejskich. Powiedział, że jest orędownikiem takiego rozwiązania. Pan wójt Tadeusz Klimek był niezbyt przychylnie do tego nastawiony. Pamiętam, że zwrócił uwagę na to, że nie jest to priorytet. Moje pytanie teraz do pana, co pan na to? Czy byłby pan za tym, aby Lipnica odzyskała prawa miejskie? Była miastem przez setki lat. Powiem tak, że ja także nie uważam, aby to była na dzień dzisiejszy sprawa priorytetowa, abyśmy mieli takie ambicje, by być miastem. Oczywiście Lipnica murowana była miastem do 1934 roku, kiedy to utraciła prawa miejskie. Natomiast jeśli takie prawa miejskie przywrócone miałyby w jakiś sposób poprawić standard życia mieszkańców, miałyby wpłynąć na jakość życia, na możliwość, nie wiem, pozyskiwania dodatkowych środków, to oczywiście jak najbardziej, ale jeśli miałaby to być tylko sprawa prestiżowa, to nie uważam, aby była to rzecz, którą należy się zajmować i na niej skupiać uwagę. Jest wiele problemów, o których mówiliśmy wcześniej, które są zasadnicze i na których musimy się skupić. Więc sprawa praw miejskich uważam jest sprawą bardziej prestiżową niż wpływającą w jakiś sposób na jakość życia mieszkańców czy poprawę standardu naszej miejscowości. Budżet na rok 2011 już jest przygotowany. Zapewne zna pan jego szczegóły? Nie, niestety nie znam. Nie znam szczegółów. Nie mieliśmy możliwości zapoznania się z tym budżetem. Więc jeśli nie w najbliższych dniach, no to pewnie po zaprzysiężeniu usiądziemy nad tym projektem. Zobaczymy, jakie zadania zostały przez wójta Klimka zaplanowane. Myślę, że pewnie jakieś korekty, jakieś nowe pomysły zostaną tam umiejscowione i oczywiście w takim kształcie, aby nowa rada ten projekt budżetu zaakceptowała. Jakie jest obecnie zadłużenie gminy? Obecnie zadłużenie gminy, no nie jestem w stanie do końca powiedzieć, bo nie zamknęliśmy jeszcze tego roku. Planowany deficyt na koniec tego roku to było około 4 miliony złotych. Jeśli się nie pomylę. W stosunku do dochodów? Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, bo tak jak mówię, no, były pewne prognozy, faktyczne zadłużenie. Na pewno jest mniejsze na tą chwilę faktyczne zadłużenie niż było 4 lata temu. Natomiast prognozowane miało być sporo wyższe. Zobaczymy, jak pani skarbnik dokona pewnych korekt, zmian, pewnych przeniesień na koniec roku, jak to rzeczywiście faktycznie wygląda. Pytam, ponieważ zadłużenie na przykład Bochni wynosi około 40-42%, zadłużenie Wiśnicza to około 33%, przynajmniej na czerwiec, więc to też jest taki papierek lakmusowy na to, jaką możliwość ewentualnych zdolności kredytowej ma dany samorząd, ponieważ jeżeli zadłużenie byłoby niższe, moglibyście brać kredyt i realizować więcej, prawda? Ja powiem tak, przez ostatnie 2 lata to Rada Gminy kontrolowała sposób wydatkowania pieniędzy publicznych. Wójt nie miał stosownych upoważnień, które umożliwiały mu wiele przeniesień. I tak na koniec roku 2009 planowany deficyt, udało się go uniknąć. Zamknęliśmy rok na zero, planowane były kredyty, nie zaciągnęliśmy ich. Także i w tym roku, przy uchwalaniu budżetu w styczniu, jeśli się nie mylę, deficyt planowany na ten rok to było 4 miliony 200 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy nie zaciągnęliśmy jeszcze ani złotówki kredytu, więc myślę, że ta kontrola nad budżetem Rady Gminy była słuszna i pokazuje, że jednak można było w jakiś sposób tak tym budżetem tutaj manewrować, że udało się, mam nadzieję, że uda się na koniec roku wyjść na zero. Czyli ma pan, można powiedzieć, dość dobrą pozycję startową, małe zadłużenie, jak rozumiem? Stosunkowo niskie, oczywiście to zadłużenie jest, ale tak, nie jest takie zadłużenie na dzień dzisiejszy ryzykowne, daje pewne pole manewru. No, informowaliśmy w czasie naszej kampanii, że jeśli nie uda nam się pozyskiwać środków unijnych, no to wiele dużych inwestycji będzie opierało się na kredycie. Mam nadzieję, że mimo wszystko w tej kadencji tych kredytów będzie jak najmniej, a jeśli one będą, to na pewno będą przekazywane tylko i wyłącznie na inwestycje. Takie jest moje pragnienie. A jakie priorytety inwestycyjne w ciągu tych 4 lat by pan widział? Mówiliśmy o zbiorniku retencyjnym, tutaj nie do końca jest to wyłącznie wasza kompetencja. Tak, no zbiornik retencyjny to już bardziej pieniądze rządowe niż pieniądze gminne czy wojewódzkie. Natomiast no,
Tak, przedszkole, gimnazjum w Lipnicy Murowanej. Czyli koszt mniej więcej? No tak się szacuje, ale zobaczymy jeszcze jak to wszystko wyjdzie. No 5 milionów złotych. A budżet inwestycyjny taki przeciętny? Budżet inwestycyjny 2-2,5 miliona złotych na rok. Tak to wyglądało teraz. Przy dochodach rzędu? W dochodach rzędu 13-14 milionów. Trzeba tak brać to pod uwagę. Dlatego pewnie pewne oszczędności, szukanie pieniędzy zewnętrznych, bo te wymieniłem tylko zadanie dotyczące Lipnicy Murowanej, a przecież wszystkie nasze miejscowości, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Borówna oraz Rajbrod mają swoje oczekiwania zarówno w kwestii infrastruktury drogowej, chodników, oświetlenia, czy też zadań związanych z modernizacją domów ludowych, czy poprawy infrastruktury bazy sportowej. Więc tych zadań, oczekiwań jest bardzo dużo i mam nadzieję, że będzie nam się je udało realizować zgodnie z tymi założeniami programowymi, czyli ten rozwój wszystkich miejscowości będzie zrównoważony i równomierny. Podczas konwencji naszej wspólnej sprawy w Bochni jeden z kandydatów na radnego, bodajże pan Damian Polek, zwraca uwagę, że w Rajbrocie nie ma zasięgu sieci komórkowych. Co w tej sprawie wójt może zrobić? No, mam nadzieję, że wójt może tutaj bardzo dużo. No, szkoda, że te 4 lata też w jakiś sposób zostały w pewien sposób zmarnowane. Podobno były czynione pewne starania. Podobno niedużo brakowało do tego, aby ten zasięg uruchomić. Więc zobaczę, sprawdzę, jakie starania rzeczywiście były czynione, jakie dokumenty już w tej sprawie są w gminie, jakie są możliwości. No nie wyobrażam sobie, aby taka sytuacja, że miejscowość, która stanowi ponad 40% powierzchni gminy, gdzie mieszka kilka tysięcy mieszkańców, no nie była objęta zasięgiem nowoczesnej telefonii komórkowej. Jest to na dzień dzisiejszy, no, telefon komórkowy każdy posiada, więc jest to sprawa nie jakiej, nadzwyczajna, tylko taka do załatwienia na już. Jeszcze wracając do historii, pan Tadeusz Klimek, przynajmniej z tego co słyszałem, był krytykowany za roszady personalne, chociażby na szczeblu Urzędu Gminy, chociażby na szczeblu Ośrodka Kultury. Pan Stanisław Paprota był dyrektorem, przestał nim być zaraz na początku kadencji poprzedniej i o ile wiem, Krzysztof Bogusz również już nie jest dyrektorem Domu Kultury. To znaczy tak, na wielu stanowiskach zdarzało się, że były po 2-3 osoby nawet w tej kadencji, czy to pełniące funkcje kierownicze, czy dyrektorskie. Myślę, że pan redaktor pytał o to, czy także rozpocznę od pewnych roszad personalnych. Powiem tak, na początku będę chciał, zresztą większość osób z tych, z którymi przyjdzie mi pracować, znam osobiście, przecież pracowałem w samorządzie przez 4 lata i żadnej rewolucji nie przewiduję. Ja podkreślałem, że w naszej gminie może nie jest problemem skład osobowy takiej czy innej instytucji, ale kwestia zarządzania tymi osobami, kwestia gospodarza, który powinien umiejętnie podejść do każdego pracownika. Szczególnie to jest szacunkiem dla tego współpracownika, czy dla konkretnego dyrektora, dla konkretnego kierownika. Dlatego myślę, że tutaj ludzie otrzymując pewną autonomię, pewną swobodę pracy, wykażą się kunsztem, wykorzystają swoje umiejętności, swoje kompetencje, bo uważam, że osób przygotowanych do pracy na tych stanowiskach nie brakuje. Natomiast oczywiście w trakcie kadencji, jeśli wyjdą pewne jakieś niedociągnięcia, może trzeba będzie w pewnych szeregach uzupełnić, może dodatkowo jakichś specjalistów stanowiska, to na pewno będziemy się tym zajmować, ale to będzie na pewno roztropne i poprzedzone naprawdę szczegółową analizą. Nie będą to działania pochopne i myślę, że tutaj pracownicy mogą być spokojni, że nie będzie to w jakiś sposób gwałtowny. Myślę, że każdy zasługuje na to, aby dać mu szansę. Lipnica Murowana to też taki symbol. Z jednej strony konkurs palm, z drugiej strony 3 zabytkowe kościoły w samej Lipnicy. Kościół świętego Andrzeja remontowany, kościół świętego Szymona, również pięknie odrestaurowany, kościół świętego Leonarda, również w doskonałym stanie. Niedawno była zmiana dachu. Jak pan widzi w przyszłości współpracę z parafią? To znaczy, współpraca z parafią musi być owocna, bo my jako gmina Lipnica Murowana korzystamy właśnie z tych dóbr, jakimi są kościoły, szczególnie z kościółka świętego Leonarda wpisanego na listę UNESCO i tutaj
Szczególnie chciałbym ożywić współpracę w Lidze Miast i Miejsc UNESCO. Parafia Lipnica Murowana już korzysta z wszelkich dobrodziejstw płynących z tego, że w tej Lidze Miast i Miejsc UNESCO funkcjonuje. Natomiast uważam, że gmina nie do końca wykorzystała akurat swoją szansę i myślę, że tutaj ta współpraca będzie tylko z pożytkiem dla gminy i mam nadzieję, że będzie układała się pozytywnie. Jak pan sobie wyobraża tę gminę za 4 lata? Gminę za 4 lata? Wyobrażam sobie ją w ten sposób, że będzie to gmina spokojna, gmina zintegrowana, gmina, w której mieszkańcy będą mogli swobodnie się wypowiadać o swoich problemach, ale także będą pomocni organom władzy, radzie gminy, wójtowi gminy, że będą mieszkańcami, którzy będą mieli realny wpływ na to, co się w gminie będzie działo, ale także za 4 lata będziemy gminą, która w jakiś sposób rozwiąże, czy to problem infrastruktury oświatowej, czy infrastruktury drogowej, że ten komfort życia mieszkańców się podniesie i że będzie nam się bardzo sympatycznie żyło w naszej małej miejscowości, która będzie pozytywnie postrzegana zarówno na mapie powiatu, województwa, jak i w skali kraju. Pan Tomasz Gromala, wójt elekt gminy Lipnica Murowana, był gościem porannej kawy w kawiarni hotelu Kolt. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.